Jak sobie pomyślę, Tomek, że ty do mnie przyjdziesz za 12 lat, będziesz miał 52 lata. Dobrze mówię? Nie, to ty masz 64, tak? Nie. Świnia. Nie, chodzi o to, że jak wrócisz za 12 lat, bo będziesz walczył znowu, wyciągniesz gołotę z łóżka i powiesz, wstań, Andrzeju. Słuchaj, 12 lat, nie tęskniłeś za mną? Szczerze? Dobra, poczekaj. Dobra, poczekaj. Ja tęskniłem, a ty? Nie. Bo mnie atakowałeś. Ja cię atakowałem? A ja nie chciałem cię bić. Jestem dżentelmenem. Dobra, to teraz umówmy się. Ty mnie atakuj, a ja też nie będę chciał cię bić. Nie, ja cię atakowałem wtedy? Tak, oczywiście, byłeś paskudnie niedobry. Jezu, no co ty? Ja mam to wspomnieć? Naprawdę? Powycinałeś lepsze rzeczy, a złe puściłeś. Żona moja była niezadowolona. Mówi, słuchaj, co ty, Kuba? Połowę wycina to, co dla niego pasuje, a puszcza to, co chce. Naprawdę tak powycinałem? Tak. Szczerze powiedzieć, jak było? Znaczy, ja nie chciałem wycinać. Ten gościu od wycinania mi kazał. Czyli nie tęskniłeś? Nie tęskniłeś za mną? Nie. Jesteś pewien? Jestem. Ale nigdy nie miałeś tak, że nie wiem, w Stanach sobie mieszkasz, tak nagle obudziłeś się i pomyślałeś, ciekawe, co u Kuby. Powiem szczerze, kilka razy włączyłem program, bo mam polską telewizję, no ale nie było ciekawie, wyłączyłem. A pamiętasz, kto był gościem? Może Szpilka? Nie. Może Saleta? Też nie. Może Gołota? Też nie. Cookies? Nie pamiętam. Nie pamiętasz? Wiesz, jestem bokserem, wiesz, pamięć jest krótka. To w ogóle super, że w ogóle mnie pamiętasz jeszcze, że... Słuchaj, się ma mordkę niewyjściową, się pamięta całe życie.